kilku posłów PSL zagłosowało dziś za odwołaniem ministra transportu Sławomira Nowaka. W odpowiedzi premier wzywa Janusza Piechocińskiego na dywanik. Czy to kryzys w koalicji? Kryzys może nie, ale zgrzyt na pewno. Premier Donald Tusk wyraźnie nie krył irytacji, mówiąc, że musi poważnie porozmawiać z Januszem Piechocińskim na temat jedności w koalicji. Pije pewnie tym samym nie tylko do dzisiejszego głosowania, ale także do o wiele poważniejszej sprawy, która mocno dzieli koalicjantów. Chodzi o reformę Jarosława Gowina dotyczącą reorganizacji małych sądów. PSL otwarcie się jej sprzeciwia i otwarcie popiera obywatelski projekt mający ją zablokować. Ma po swojej stronie całą opozycję. To też premier Tusk świetnie zdaje sobie sprawę z tego, że być może spektakularnie przegra głosowanie w Sejmie w tej właśnie sprawie. To wszystko jednak wciąż za mało, by poważnie miał rozważać zmianę koalicjanta. Powód jest prosty. Wszystkie inne alternatywne rozwiązania, czy to rząd mniejszościowy, czy koalicja z SLD, są dla niego o wiele bardziej ryzykowne dzisiaj niż podgryzający PSL.